Kanał Mossarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Alternanthera reineckii splendida, czyli Alternanthera reinecka bordowa. Jest to bez wątpienia największa i najsilniejsza odmiana tego gatunku, która bardzo dobrze rośnie stale pod wodą w warunkach standardowych. W zależności od jakości wody i intensywności światła, kolor jest bardzo zróżnicowany. Posiada liście do 10 cm długości i 3,5 cm szerokości. Na górnej stronie intensywnie czerwone, a na dolnej w kolorze czerwono-purpurowym do fioletowego. Łodygi tego samego koloru co liście. Roślina ma stosunkowo duży system korzeniowy, ale drobny. Roślina ta do dobrego wzrostu i wybarwienia potrzebuje dużo światła. Nawożenie dwutlenkiem węgla jest pożądane, ale nie jest niezbędne. Potrzebuje nawożenia żelazowego. Przy zbyt dużych stężeniach potasu w wodzie wypuszcza skręcone i zdeformowane liście.